Z niezwykle wymagającym przeciwnikiem przyszło zmierzyć się trzeciej drużynie KTS-u Kozienice. W 13. kolejce 5. ligi kozieńczanie podejmowali w niedzielę lidera tabeli i faworyta do awansu Błękitnych Korytów. Goście legitymowali się znakomitym bilansem. Wygrali wszystkie 11 spotkań, oddając w nich zaledwie 25 gier. W Korytowie KTS przegrał w październiku 5-8, ale wtedy grał w nieco innym, bardziej doświadczonym składzie. Tym razem nie było żadnego z graczy, którzy wtedy punktowali. Gospodarze przystąpili do meczu. W składzie Jarosław Kozłowski, Łukasz Broszkiewicz, Marcin Molga, Mieczysław Ząbek, Wiktor Wasiński i Michał Kalbarczyk. W drużynie gości zagrali Mykajlo Hubaj, Paweł Zaszczyński, Miłosz Wójcicki, Leszek Szynkowski i Artur Wiśniewski. Niespodzianki niestety nie było. Błękitni byli poza zasięgiem naszych zawodników. W pierwszej serii singli oraz w deblach nie oddali gospodarzom choćby seta. Wyrównaną walkę z rywalami nawiązali później tylko Kozłowski i Broszkiewicz. Obaj, choć prowadzili w setach 2-1, ostatecznie przegrali pojedynki z Wójcickim i Szynkowskim. Po bardzo szybkim i jednostronnym meczu Błękitni Korytów wygrali w Kozienicach 10-0.